z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zepsutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Kościół Święty kilka razy w roku zaprasza nas, abyśmy pomyśleli o niebie. Dziś jest właśnie taki dzień, kiedy chcemy popatrzeć w niebo i pomyśleć o niebie. Bo dzisiaj coraz częściej współczesny człowiek myśli bardziej o ziemi. Jest nam tutaj dobrze. Wielu chciałby tutaj wiekować. Wielu, dorabiając się, myśli, że życie będzie miało wymiar tylko i wyłącznie ziemski. Tymczasem w niebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest zaproszeniem, abyśmy przez chwilę pomyśleli o naszym wiecznym przeznaczeniu. Dobrze jest znać cel naszej ziemskiej wędrówki. Dobrze jest nie zgubić tego, co jest zasadnicze w naszym życiu. Bo my żyjemy na tej ziemi, walczymy o wiele rzeczy. O wiele rzeczy zabiegamy. Ale w końcowym rozrachowaniu będzie liczyła się tylko miłość. Co więc pozostanie z naszego zabiegania? Przecież każdy z nas umrze. I stąd pytanie o to, co dalej? Żyjemy na ziemi, ale tutaj na ziemi nie mamy stałego miejsca. Jesteśmy tylko przechodniami. I idąc dzisiaj za intuicją świętego Pawła, powiemy, że nasza ojczyzna jest w niebie. Chrystus bardzo pragnie, abyśmy wszyscy mogli się tam spotkać. Tam, gdzie On jest, gdzie On razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przebywa. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje moment w niebowstąpienia Pana Jezusa. Bardzo wyraźnie rysuje się obraz uczniów. Bardzo ciekawy jest ten opis. Wstąpienie Chrystusa do nieba. Warto więc zwrócić uwagę, że ci uczniowie uporczywie wpatrują się, jak Jezus wstępuje do nieba. Są naocznymi świadkami tego niecodziennego wydarzenia. I kiedy tak się wpatrują uporczywie w niebo, zjawia się dwóch mężów w białych szatach, którzy mówią wprost do nich: dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jaka płynie dla nas nauka z tego wydarzenia? Że potrzeba, abyśmy myśleli o niebie, abyśmy zabiegali o niebo, byśmy mieli świadomość, że tam jest cel i zwieńczenie naszych pragnień i dążeń.
ale z drugiej strony potrzeba również, abyśmy bardzo realnie stąpali po ziemi, abyśmy nie uciekali od realiów codziennego życia i od problemów. A tu słyszymy słowa aniołów, jakby zaproszenie, by brać życie na serio, by należycie go oceniać. Z jednej strony trzeba, abyśmy poświęcali Panu Bogu swój czas i w tym rozrachunku, przynajmniej w niedzielę i święta, uczestniczyli we mszy świętej, przyjmowali komunię świętą, bo to czas przeznaczony dla Pana. A z drugiej strony, abyśmy podejmowali codzienne obowiązki w rodzinie, w pracy, w tych relacjach międzyosobowych, spotkania z drugim człowiekiem. Kiedyś jeden z reporterów zapytał Matkę Teresę z Kalkuty, czy ten świat może być lepszy? A ona odpowiedziała, jeżeli ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, a każdego dnia uczynię coś dobrego i ty postarasz się każdego dnia zrobić coś dobrego, to ten świat na pewno będzie lepszy. Bo to przecież od nas Pan Jezus żąda, abyśmy byli Jego przedłużeniem, abyśmy byli przedłużeniem Jego ust, Jego rąk, Jego nóg, a nade wszystko przedłużeniem Jego bijącego, boskiego, kochającego nas serca. Po II wojnie światowej w pewnej wiosce zniszczonej przez zbombardowanie znaleziono pośród ruin kościoła krzyż, a raczej znaleziono jego resztki. Pozostał kawałek drewna i figura Jezusa ukrzyżowanego. Ludzie, którzy znaleźli ten krzyż, mając świadomość, że jest to znak zwycięstwa, chcieli ten krzyż odnowić, ale w żaden sposób nie można było tego uczynić. Ułożyli więc w nowo wybudowanym kościele na ołtarzu ten krzyż. Znalazł się korpus, głowa, tułów, nogi, ale nie było rąk Chrystusa. I wtedy jedna z osób dobywających ze zgliszczy ten krzyż napisała: nie mam innych rąk, jak tylko Twoje. Może warto, aby te słowa stały się mottem przewodnim każdego i każdej z nas. Kiedy przeżywamy tajemnicę wniebowstąpienia Pańskiego, byśmy tutaj na ziemi tak pracowali, przedłużając dłonie Chrystusa, byśmy mogli przebywać razem z Nim. Pan wśród radości wstępuje do nieba, a często, kiedy żegnamy naszych bliskich zmarłych, pojawia się łza w naszych oczach, pojawia się smutek rozstania. To jest takie ludzkie, bo związaliśmy się z tymi, którzy byli związani z nami węzłami krwi. Ale gdyby nie nadzieja, to ich odejście byłoby dla nas bardzo traumatyczne. Tymczasem, kiedy patrzymy na zapalony paschał, mamy świadomość i towarzyszy nam nadzieja, że musimy się z tym pogodzić, ale kiedyś spotkamy się z tymi, którzy odchodzą w domu naszego Ojca. Natomiast śpiewaliśmy w psalmie: Pan wśród radości wstępuje do nieba. Dlaczego? Bo wraca do Ojca, od którego wyszedł. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
kiedy Chrystus żył pośród nas, był obecny tylko w jednym konkretnym miejscu swojej osobowości, a wstępując do nieba, jest obecny w każdym czasie i w każdym miejscu, a każdemu człowiekowi wierzącemu jest On potrzebny. Dlatego i my, wypowiadając te słowa psalmu responsoryjnego, chcemy dziękować za tę łaskę, że Chrystus wstępujący do nieba może przebywać razem z nami. I tutaj, gdzie obecnie jesteśmy i modlimy się, i gdziekolwiek znajdziemy się na kuli ziemskiej. Możemy dziękować za ten dar łaski, że jest obecny z nami i z tymi wszystkimi, którzy o to gorąco Go proszą i modlą się w Jego imię. Niech dzisiejsza uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego przypomina nam, że On przygotował dla nas miejsce i tego miejsca nie zabraknie. Dlatego tak żyjmy i tak postępujmy, abyśmy byli przedłużeniem Jego rąk poprzez pracowitość naszego życia, dobroć naszego ludzkiego, kochającego serca, odwzorowanego od miłości Boga, abyśmy i my mogli tam, gdzie On przebywać. A zapewne dopomaga nam w tym i to wspólnotowe spotkanie na Eucharystii, gdzie On krzepi nas słowem i umacnia darem miłości, przychodząc za ołtarzu pod postacią chleba i wina. Amen.